Powiedziałeś kiedyś takie zdanie, że gram w siatkówkę od 10 roku życia i od tego czasu cały czas cierpię, dążąc do perfekcji. To cię bardzo spala? Kiedyś chyba spalało. Nie potrafiłem zrozumieć, że nie zagram meczu idealnego. Że taka rzecz po prostu nie nastąpi. Nie potrafiłem tego zaakceptować, a nawet jeżeli udało mi się zagrać bardzo dobry mecz, genialny powiedzmy nawet, to bardzo chciałem podtrzymać ten poziom przez... Już dobrze, to już teraz do końca kariery nigdy nie zagram słabiej. Po pewnym czasie przyszedł ten czas, że czasem ląduje się w dołkach, czasem gra się słabiej, czasem ma się różne problemy, ale można z nich wyjść. Na przykładzie twojej kariery można powiedzieć, że za każdą górkę musisz zapłacić jakimś dołkiem, prawda? Jak wzlot jest... A nie jest tak w życiu, że, no jest. Że to jest taka sinusoida? Powiedziałeś też, lubię swoje poczucie humoru, lubię to, że jestem pracowity i lubię to, że jestem wysoki. Wysoki nigdzie się nie schował jakieś źle. Nigdy mi nie przeszkadzało to, że ktoś mnie obwinia, nigdy nie przeszkadzało mi to, że ktoś ma na mój temat jakąś opinię niepochlebną, dopóki ja żyję w zgodzie z sobą i mam za sobą tych najbliższych, którzy mi mówią, że tak, to jest odpowiedni sposób postępowania, to nie stanowi to dla mnie problemu, że widać mnie z daleka, czy że ktoś o mnie mówi.